Katowice, Sosnowiec i Opole w kolejce po pieniądze na stadiony. Dziś prezydenci tych miast na specjalnie zwołanej konferencji przypomnieli premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że również budują obiekty sportowe, ale do tej pory nie mogli liczyć na taką hojność jak Ruch Chorzów czy Raków Częstochowa. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo popieramy tego typu działania, ale też chcielibyśmy wskazać, że dla nas bardzo istotnym jest to, żeby równo i sprawiedliwie traktować wszystkie samorządy i też bardzo liczymy na to, że nasze. Inwestycje, które są realizowane, również uzyskają dofinansowanie z tego szczebla rządowego, bo to jest niemały wydatek z naszych budżetów. Sosnowiec kończy właśnie budowę ostatniego z obiektów sportowych w ArcelorMittal Parku. W czerwcu ma zostać otwarte lodowisko. Miasto ubiega się o dofinansowanie do jego budowy w wysokości prawie 30 milionów złotych. W ramach konkursów. Dla obiektów sportowych ważnych dla danych dyscyplin sportu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu, tak jak powiedziałem, na hale, jak i lodowisko i liczymy na to, że zgodnie z tym, co dzisiaj widzimy, czyli przyznawaniem środków przez pana premiera na obiekty sportowe, w końcu i nasze obiekty dotrzymają się dofinansowania albo chociaż informacji, dlaczego takiego dofinansowania do dzisiaj nie otrzymaliśmy. Tak jak powiedziałem, chcemy, aby na tym lodowisku, jednym z najnowocześniejszych w Europie i najnowocześniejszym w kraju, można było rozgrywać rozgrywki międzynarodowe. I podobnie jest w Opolu po polu powstaje stadion opolski. Będzie to największy tego typu obiekt na 11 tysięcy widzów. W całym województwie będzie służył drużynom z całego regionu i juniorskim w centralnej lidze i też seniorskim i też żeńskim, bo takie drużyny klubowe mamy. Przypomnijmy, premier Mateusz Morawiecki obiecał już pieniądze na budowę stadionu Ruchu Chorzów oraz rozbudowę stadionu Rakowa Częstochowa, obecnego mistrza Polski. W przypadku tego drugiego mowa o około 40 milionach złotych. Postanowiliśmy już teraz na tym etapie zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo do końca czy RKS Raków Częstochowa ten sukces odniesie i Wesprzemy budowę stadionu, przebudowę tego stadionu w, do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi w rozgrywkach, także w tych ligach europejskich, czego oczywiście życzymy. I choć polskie drużyny w lidze mistrzów to rzadkość, to z czasem może chociaż nowoczesne stadiony będą na jej miarę.